Siemano graczu, okej? Okay? Nie wychodź z tego filmu, bo będziesz największym nudziarzem na świecie. Dlaczego? Bo gry, jakie dla ciebie znalazłem, są niesamowite. Zobaczysz tu otwarty świat, zobaczysz tu nowości, zobaczysz tu hity z PC, przeniesione na telefon i wiele więcej. Już teraz zasubskrybuj kanał, by nuda już nigdy nie wdarła się do twojego pokoju. Gotowi? Za chwilę zaczynamy nasz gamingowy seans. Wkraczasz na ścieżkę początkującego gangstera. Jeżeli chodzi o rozgrywkę, jest to strategia zręcznościowa z automatycznymi walkami ulicznymi. Za ich wygrywanie dostajesz pieniądze i materiały do ulepszania swojej ekipy. Oprócz ciągłych walk istnieje tryb, w którym można gromadzić potrzebne przedmioty. Gra jest przyjemna dla oka, a na ekranie sporo się dzieje. Produkcja dobra na nudę dla gangsterskich strategów. Oj, jest to niesamowicie dynamiczna gra wyścigowa, w której będziesz uczestniczyć w wieloosobowej rywalizacji. Czekają cię niezwykłe zawody z użyciem niebezpiecznej broni i sprytnych urządzeń. Każda postać ma swój unikalny pojazd i unikalne zdolności. Wszystkie samochody można ulepszać, instalując nową broń i podbijając jej cechy. Jeżeli lubisz klimaty shooterowego science fiction, to ta gra nada się do tego idealnie. Faza jest taka, że banda obcych nie tylko wyrżnęła ludzkość do cna, to jeszcze swoimi działaniami zniszczyła klimat. I ty jako eko wkurzony wojownik będziesz starał się zemścić i zaprowadzić porządek, oraz uratować planetę i resztkę naszej cywilizacji. Oj, czeka cię tutaj dużo strzelania. Ulepszona, odświeżona wersja jednej z najpopularniejszych konfederacji mieszanych sztuk walki. W tej mobilnej odsłonie pomożesz swojemu wojownikowi osiągnąć wyżyny sławy i umiejętności. Poprzez to w grze pojawiają się elementy RPG. Możesz rozwijać charakter swojego zawodnika, doskonaląc jego cechy w różnych kierunkach. Pozwala to na szybsze uderzenia, reagowanie na zwodnicze manewry przeciwników itd. Rozgrywka zadowoli cię też wysokiej jakości grafiką, połączoną z animacją ruchu. Jak na obecne czasy, gra może nie porywa graficznie, ale grając w nią naszła mnie nostalgia za takimi starymi, dobrymi wyścigówkami rzędu Flatout. Sama fizyka jazdy, a szczególnie drifty, są w tej grze na wysokim poziomie i dają frajdę. Fajne, różnorodne mapy, trochę asfaltu, trochę piachu, trochę górzystej zieleni. Do tego dochodzi oczywiście garaż, do którego możesz wstawiać nowe fury, jak i część po części je ulepszać. Czeka tutaj na ciebie realistyczna grafika i rozgrywka z pokaźnym arsenałem broni. Na pierwszy rzut oka można sobie pomyśleć, o, kolejna strzelanka z perspektywy trzeciej osoby. Ale prawda jest bardziej złożona. Najważniejszym aspektem gry jest schronienie. Dzięki zasobom będziesz mógł zbudować i ulepszyć własną bazę, w której przechowasz swoje skarby. A reszta to jest eksplor i rywalizacja z innymi graczami o terytorium i jego bogactwa. Świetny projekt wyścigowy, w którym będziesz mógł cieszyć się klasycznymi zawodami rajdowymi. Twórcy przygotowali legendarne modele samochodów, które od lat ze sobą konkurowały. Czekają na ciebie różne trasy na całym świecie, tak jak też zmienna pogoda, warunki nawierzchni i niebezpieczni rywale, których spotkasz. Intensywne dążenie do idealnego czasu, ryzykowne manewry, trudne odcinki, to cię właśnie czeka za kółkiem. To jest nic innego jak szkoła przetrwania dla fanów westernowych klimatów. Powiem ci, że jest to naprawdę fajne połączenie, które pomimo podobnej survivalowej rozgrywki dodaje trochę odświeżenia do całej zabawy. Gra ma naprawdę ładną grafikę, pełną szczegółów, a projekty lokacji są również starannie wykonane. Po prostu fajnie spędza się czas w tej grze. Trochę walki, trochę zbierania surowców, trochę budowania i trochę planowania kolejnych ruchów. Jesteś fanem DC czy Marvela? Tutaj odnajdą się na pewno fani DC, bo ten ładny i fascynujący projekt fabularny ma ci wiele do zaoferowania. Będziesz zarządzać swoją bazą, rozwijać się i rozbudowywać, przyciągać nowych członków, tworzyć zespoły, a następnie obserwować, jak twoi wojownicy radzą sobie ze swoimi zadaniami. Zbuduj swoją unikalną maszynę bojową i wygrywaj w bitwach post-apo PvP. To co widzisz to ekscytująca bitwa sieciowa opierająca się o opancerzone pojazdy wyposażone w śmiercionośną broń, które występują w postnuklearnym świecie. Istny Mad Max, nie? Sterowanie jest dosyć intuicyjne, graficznie jest całkiem spoko, a efekty eksplozji robią wrażenie.
powrót kultowych, pierzastych postaci z nową porcją ekscytujących i wybuchowych przygód na tropikalnej wyspie. Klasyczna mechanika i nowe funkcje spodobają się zarówno zagorzałym fanom, jak i nowicjuszom. Tym razem zdradzieckie świnie ukradły cenne jajka. Konieczne jest odzyskanie towarów i ukaranie świń ukrytych w fortyfikacjach. Fizyka, celność, różnorodne ptaszki, specjalne umiejętności, dużo poziomów, fajne przygody, to i wiele, wiele więcej sprawia, że gra jest świetną kontynuacją sagi. Doskonała grafika i ekscytująca rozgrywka pełna przygód i bitew. Główna bohaterka, po zawarciu bardzo kontrowersyjnego układu z potężnymi siłami, znalazła się w życiowej pętli. Projekt na pewno przypadnie ci do gustu, specjalne umiłowanie będzie miał do tego każdy fan azjatyckiego stylu rysowania postaci. Zbieraj pojazdy, dostarczaj ładunki, realizuj kontrakty, opanuj budowę miasta, aby stać się największym potentatem transportowym. Opracuj dobrą strategię, a ładunek zaleje cały świat. Twoje transportowe imperium nie będzie miało granic. W twojej własności będą pociągi, ciężarówki, statki i samoloty, które będą realizowały twoje kontrakty. Zbuduj swoje kieszonkowe królestwo. Czekają cię tutaj turowe, automatyczne bitwy. Grafika nie jest kreskówkowa, ale też nie pachnie realizmem. Naszym zadaniem jest pokonanie wszystkich fal wrogów. Czasami możemy odpalić sobie ulta, który rozerwie wrogie jednostki na strzępy lub przynajmniej dotkliwie go zrani. Cały proces rozgrywki jest raczej prosty i myślę, że każdy złapie go w lot. Okej, chwyć za kija i zmierz się na środku lodu w tym pikselowym sportowym dziele. Wybierz ligę, wybierz drużynę i doprowadź swoich chłopaków do pucharu. Tryb kariery pozwoli ci na długie pasmo emocji i rywalizacji, za które dostajesz expa, którym możesz ulepszać co nieco. Ale tu nie chodzi tylko o mecze, wiele musisz robić w swoim biurze, szukaj perspektyw i dokonuj transferów, które umocnią twój skład. Emocjonująca gra naprawdę. Jest to pikselowy, fabularny, fascynujący i bardzo złożony projekt, w którym będziesz przemierzać niebezpieczne lokacje. I pomimo tego, że są dość małe, to każdy krok może okazać się twoim ostatnim. Pułapki, jawne i ukryte, przeciwnicy, różne przeszkody, to wszystko stanie ci na drodze. Tutaj liczy się refleks i odpowiednia taktyka. Powodzenia. To co widzisz to wysokiej jakości symulator przetrwania oparty o apokalipsę zombie. W tym otwartym świecie możesz spodziewać się dużych lokacji z możliwością eksploracji i elementami skradania. Razem z innymi graczami będziesz polował na potwory, stosując przeciwko nim różne taktyki. Miotacz ognia, granaty, ołów i wiele więcej. Pod tym względem gra przypomina trochę The Last of Us, a dzięki potężnemu smartfonowi te dwie gry nie tak łatwo będzie od siebie odróżnić. O, jak ja uwielbiam takie klimaty. Średniowieczny klimat i biznes, to jest to. Poprowadzisz tutaj swoją karczmę, w której jest duży ruch, a twoim zadaniem jest zadbać, żeby tak pozostało. Wyzwanie możesz dopasować do siebie, bo istnieje tutaj to trzy poziomy trudności. Fajna kolorowa grafika i klimatyczna ścieżka dźwiękowa przyciągną cię i stworzą idealną otoczkę pod tą emocjonującą rozgrywkę. Zabawna i kolorowa bijatyka z elementami RPG. Gra jest bardzo przyjemna i według mnie idealnie się nadaje na zabijacza nudy, bo jednocześnie oferuje wymagającą taktyczną i zręcznościową zabawę, ale też można się przy niej zrelaksować i po prostu oddać się beztroskiej eksterminacji kolejnych wrogów na planszy. Myślę, że ci się to spodoba. Kontynuacja gamingowej sfery uniwersum popularnej mangi i anime. Gracze mogą poznać swoich ulubionych bohaterów wraz z rozwojem fabuły, a także zobaczyć, jak rozwijała się ich relacja podczas rywalizacji o miano najfajniejszej postaci. Toczyć się tu będą bitwy, które na pewno ucieszą zarówno fanów serii, jak i fanów pełnej akcji rozgrywki. Jest to swobodna gra z innowacyjną rozgrywką, pełno jest tutaj walki z użyciem kombinacji broni, pełno jest tutaj też wrogów, takich jak panowie z parasolami, wrogowie z toczącą się kulą i tak dalej. Największym punktem strategicznym jest twoja umiejętność do wyboru odpowiedniego rodzaju broni w odpowiedniej chwili. Na dzisiaj niestety to już tyle, ale pamiętaj, że na moim kanale jest jeszcze masa gier, które tylko czekają na to, aż je odkryjesz. Trzymaj się i do następnego. Yo!